Allora, buonasera a nome della biblioteca di Sosnowiec e a nome della società Dante Alighieri di Katowice. Witam Państwa serdecznie ten wieczór w imieniu tutejszej biblioteki i w imieniu naszej organizacji, czy towarzystwa Dante Alighieri. Sono contento di presentarvi questo grande argomento stasera. Jestem zadowolony bardzo i szczęśliwy, że mogę przedstawić Państwu, że mogę dzisiaj wystąpić przed Państwem, omawiając tak wielki, wspaniały temat. Perché parleremo di uno dei simboli, non solo della cultura italiana, ma della cultura universale, mondiale. Mówimy nie tylko o symbolu kultury włoskiej, mamy na myśli symbol kultury uniwersalnej, ogólnoludzkiej. Io penso che tutti coloro che sono andati a scuola conoscono questi simboli come Dante Alighieri, come Leonardo da Vinci, come Michelangelo. Myślę, że wszyscy, którzy chodzili do szkoły, kojarzą te symbole jak Dante, jak Leonardo da Vinci, jak Michał Anio Bonarotti. E allora Dante è un simbolo per l'Italia e anche per il mondo per diverse ragioni. Adesso vediamo perché. Jest Dante symbolem utożsamianym na całym świecie z Italią. Postaram się Państwu powiedzieć, dlaczego tak jest. Non soltanto lui parlava diverse lingue, non soltanto l'italiano, naturalmente che era un italiano, una lingua volgare in quel tempo. E tutto mówił po włosku, czyli językiem ludowym ówczesnym. Ma soprattutto parlava il greco, il latino, l'ebraico. Znał grecki, łaciński, znał ebraiski. E poi aveva una grandissima conoscenza dell'astronomia e di tutto ciò che riguardava la mitologia classica. Znał również ówczesny oczywiście stan astronomii i bardzo dobrze poruszał się w sferze mitologii. To jest period, in cui questa opera matura e viene scritta. Najpierw chciałbym parę słów poświęcić epoce, w której Dante było dane żyć, epoce, w której jego dzieło dojrzewało. Widzą Państwo. Quindi ho fatto mettere le scritte in polacco così tutti capiscono. Oggi vedete questa nazione quasi come qualcosa di unito, va bene, come un'unica nazione. Però dzisiaj widzimy, postrzegamy Italię jako kraj zjednoczony kulturowo, językowo, geograficznie. 15 piccoli stati. Co najmniej 15 takich państwek wówczas istniało na długie sprawy. Quindi c'era Venezia, che era importante. Venezia era molto bello, repubblico. Milano, dove c'era il Duca Sforza, Genova, Torino, Firenze. Gardiola, Roma, Sforza, Torino. Genova era repubblico molto potente, morso. Ognuna di queste città era la capitale di un piccolo stato. Wszystkie te miasta miały oczywiście swoje stolice. Allora, vi voglio dire che in questo tempo, cioè siamo ancora nel 1250 e così via, l'italiano non era ancora parlato. Era una lingua che si incominciava così, a parlare tra il popolo, capito? A tym czasie, po roku 2050 mniej więcej, nie było czegoś takiego jak ogólnonarodowy język włoski. Non ci troviamo ancora molto lontano dalla caduta dell'impero romano, capite? Quindi, in questo trapasso, dalla caduta dell'impero romano fino all'anno 1000-1100, si parlava latino, si parlava ancora il latino. Powinniśmy pamiętać, że w tamtym czasie jeszcze nie byliśmy zbyt bardzo odlegli w czasie po upadku Imperium Rzymskiego. Wobec tego jeszcze w roku 1000-1100 przeważał wśród ludzi uczonych, wśród ludzi, którzy umieli pisać, czytać, przeważała łacina. Oh, quindi il latino era la lingua degli intellettuali, era anche la lingua del popolo, però piano piano incominciava ad imbastardirsi, incominciava ad evolversi. Również lud, jeżeli coś się chciało załatwić w urzędzie, był zmuszony posługiwać się łaciną. I z tej łaciny właśnie ludowej zaczął się powoli wypluwać język. Questo non era un fenomeno soltanto italiano, questo era un fenomeno di tutta l'Europa in cui si parlavano le lingue romanze come la Francia, il Portogallo, la Romania, la Spagna.
Va bene? In tutte queste nazioni, in questo periodo, cioè da dopo la caduta dell'Impero Romano fino a cavallo del 1100-1200, le nuove lingue, il francese, lo spagnolo, il portoghese, il rumeno, incominciano ad evolversi. W tamtym czasie dopiero zwolna zaczęły się języki, wszystkie języki będące pochodną łaciny, a więc francuski, hiszpański, portugalski, włoski, wszystkie te języki dopiero zaczęły się uwalniać od łaciny i stawać się językami samoistymi. Ma il nostro Medioevo, il Medioevo italiano, ha avuto una grande importanza che ha influito naturalmente anche sulle altre nazioni. Adesso vediamo perché. W średniowieczu było, zwłaszcza dla nas Włochów, niezwykle istotnym okresem, okresem, który kiedy się tworzyły rzeczy mające wpływ na resztę Nell'Ottocento, nell'anno 800, c'era stato Carlo Magno, che era stato coronato imperatore del Sacro Romano Impero a Roma. W VIII wieku Karol Wielki, imperator, cesarz, był coronowany w Rzymie. Carlo Magno è fondamentale per capire la storia d'Europa, perché tutto parla, tutta l'Europa, anche l'Europa moderna, parte da Carlo Magno. Tak, chcieli zjednoczyć Europę. Wszystko, co dzisiaj jest, jest w pewnym sensie pochodnym jego działania. Perché? Perché Carlo Magno dał una struttura feudale all'Europa. On nadał Europie strukturę feudalną. Sapete, verso l'anno 1000, il mondo cristiano incomincia a deprimersi, incomincia a intristirsi, perché la Chiesa aveva messo nella testa della gente che il mondo doveva finire, capito? Około roku 1000 cała Europa była pod przewożnym wpływem Kościoła, Kościoła instytucją naczelną. A Chiesa, il cui, naturalmente, la cui capitale è stata sempre Roma, tranne un piccolo periodo di 70 anni, è stato sempre il centro non soltanto spirituale. Wobec tego rozwoju sytuacji powinniśmy pamiętać, że ciągle centrum duchowym świata pozostawał Rzym, ale wokół Rzymu powstało państwo o nazwie Patrimonium Sanctum. Dopo la caduta dell'Impero Romano, la gente non aveva più un governo, non aveva più un punto di riferimento. L'unico punto di riferimento era il cristianesimo, era la Chiesa. E allora ecco che da questo momento in poi, siamo nel 500-600 d.C., la Chiesa incomincia ad arricchirsi, materialmente. Po upadku cesarstwa rzymskiego był okres ogromnego zamętu. Jedyną skałą w tym wzburzonym morzu pozostawał Kościół. Kościół z wiekami stał się coraz bogatszy, w sensie nowoczesnym, materialnym. E allora ecco che la Chiesa, piano piano, non diventa soltanto una potenza spirituale, capito? Ma diventa un vero e proprio regno. Kościół, obok tego, że był centrum duchowym ówczesnego świata, jako się rzekło, stał się w tym momencie również wymierną siłą doczesną, więc państwem. Allora diciamo che la Chiesa aveva praticamente tutta l'Italia centrale come regno. Królestwo Świętego Piotra, tak się nazywało, dziedzictwo Świętego Piotra, to państwo zajmowało mniej więcej środek Półwyspu Apenińskiego. Però l'influenza della Chiesa, la forza della Chiesa, nie jednak wpływ Kościoła, arrivava in tutta Europa. Odnosiły się do całej Europy. In Francia, in Inghilterra, ovunque, capito? In Germania. Kościół miał decydujące słowo w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii. Allora, ascoltate, perché questo è un fatto molto importante, perché vi riguarda, indirettamente riguarda anche voi. Perché non si può capire il presente se non si riesce a capire il passato. La chiave della conoscenza di ciò che ci capita oggi sta in questo, sta nel passato, capite? Adesso vi spiego perché. I radici ci sono. Mówię o tym Państwu, bo dlatego, że nie bylibyśmy w stanie zrozumieć
obecnych procesów bez zrozumienia tego, co się działo w tamtym czasie. W tamtym czasie powstały korzenie tej ogromnej rośliny, jaką dzisiaj widzimy w postaci współczesnego świata Europy. Cioè, Carlo Magno aveva riconosciuto la propria subalternità al Papa. Ecco perché era andato a Roma a farsi incoronare sacro romano imperatore. Capito? Nawet Karol Wielki był świadom tego, że Kościół dysponuje tak jedną potęgą, więc pojechał do Rzymu, aby tam dać się przez papieża koronować na cesarza. Ma non voglio soffermarmi troppo su questo argomento, però ecco. Nie chciałbym zbyt długo przy tym temacie pozostawić. Un argomento veramente molto vasto, richiederebbe una serie di conferenze. Questo è soltanto per farvi capire come era quel tempo e quali sono le influenze, le ripercussioni di quel tempo fino a oggi. Chciałbym tylko tutaj nadmienić, jak dalece ówczesne wydarzenia, decyzje jeszcze dzisiaj są odczuwane. E questa praticamente è la Toscana dove nasce questo grande poeta. Tu widzimy Toscanię, gdzie urodził się. Dove nasce Dante Alighieri. Siamo nel 1265. Jesteśmy w roku, około roku 1250. Federico II. Federico II. Era morto, spiega chi era Federico II, imperatore dei, non soltanto dei tedeschi, del Sacro Romano Impero, anche lui, era morto. Quindi dopo Federico II c'è un vuoto nel Sacro Romano Impero. Federico II, to był cesarz niemiecki, który panował nad dużą częścią Europy. Mieszkał na południu Italii, podobał sobie to miejsce. Po jego śmierci nastąpiła pewnego rodzaju próżnia. Dopo molti anni arriva sul trono del Sacro Romano Impero Arrigo VII. Po latach na tronie świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego, bo tak się to nazywało, zasiada Arrigo VII. E Arrigo VII, così come avevano fatto tutti i suoi predecessori, tutti i tedeschi volevano mettere le mani sull'Italia. Wszyscy cesarze niemieccy chcieli podporządkować sobie Italię, on nie był wyjątkiem. E quindi in questo sempre eterno conflitto tra Papa e Imperatore si erano create delle fazioni. Byli zwolennicy z władzy absolutnej cesarza i papieża. W związku z tym powstały niejako partie albo stronnictwa tych dwóch kierunków. Allora, la fazione che parteggiava per l'imperatore si chiamavano Ghibellini. Partia, która opowiadała się za władzą cesarza, to byli Ghibellini. Mentre invece la fazione che parteggiava per il Papa si chiamavano Guelfi. Ci, którzy byli za władzą papieską, nazywali się Guelfami. Ecco, e la Toscana, soprattutto Firenze, fu un centro molto importante per questa guerra, tra Ghibellini e Guelfi. Właśnie Toscania była teatrem owego konfliktu między Guelfami a Ghibellinami. Dante matura come Guelfo, cioè dalla parte del Papa, però dopo cambia atteggiamento, cioè va dalla parte di Arrigo VII. Dante był na początku Guelfem, czyli był stronnikiem władzy papieskiej. Potem jednak jego postawa uległa zmianie. Sapete perché? Perché a cavallo del 1250 e del 300 viviamo, la Chiesa vive in un periodo di grande evoluzione. W tamtym powodem było ta zmiana orientacji tamtego była spowodowana tym, że pomiędzy rokiem 1250-1300 bardzo uwidoczniła się zepsucie w Kościele. Kościół okazał się być instytucją bardzo skorumpowaną. Slide, praticamente, che mostra una tipica città del Medioevo. Vedete? Le case non sono basse. Quelle case alte che vedete, come le torri, erano le case dei nobili.
I nobili facevano queste torri, queste case alte, per potersi difendere, non dai nemici, ma per potersi difendere dal popolo, dal popolo e dalle altre famiglie rivali. Tutaj widzimy na starym obrazie z ówczesnych czasów wygląd miasta średniowiecznego. Widzimy, że nie ma tutaj niskich budynków. Właściwie za murami miasta budynki wewnątrz też są zaopatrzone w wysokie wieże. To są wieże budowane przez głowy bogatych rodzin. Nie po to, żeby się bronić przed obcymi najeźdźcami. Po to, żeby się bronić przed ludem i przed innymi rodzinami zazdrosnymi o wpływy i bogactwo. Questa qui è veramente una cosa molto interessante. Sapete perché? Perché queste case fatte così non avevano le porte. Non avevano le porte. Le porte, ma non avevo, capito? Non si poteva entrare. Te domy z wieżami nie miały drzwi, jeżeli dobrze zrozumiałem. C'erano dei sistemi collaterali a queste torri, dove bisognava fare tutto un perimetro. Były specjalne systemy, które umożliwiały dostanie się do środka. Era praticamente un sistema di difesa. Quello è San Francesco. Święty Franciszek. E lui è San Tommaso. Święty Tomasz. San Tommaso d'Aquino. San Aquino. E sono due personaggi, due santi, che hanno influito moltissimo sulla cultura europea. To są dwie postacie, które bardzo wpłynęły na kulturę europejską. I gli storici della Chiesa dicono che i santi nella Chiesa cristiana, nel cristianesimo, non sono venuti a caso, ma sono venuti tutti in un momento ben determinato. Wszyscy historycy Kościoła twierdzą, że te postacie ujawniły się, czy zaistniały w odpowiednim momencie. Ecco, San Tommaso, Święty Tomasz i San Francesco sono venuti in un momento, in un periodo molto particolare della Chiesa, cioè appunto quando è incominciata questa grande decadenza. Oni się pojawili w kościele właśnie w momencie, kiedy rozpoczął się ten wielki ferment. Sono due santi estremamente diversi, sono opposti. To są postacie skrajnie różne. Però le immagini sacre, ma anche le immagini laiche che circolavano nel periodo bizantino, della dominazione bizantina di Bisanzio, sono tutte immagini inespressive, non hanno espressione, capito? Jedyna sesja, jaką zesłała do kościół bizantyjski, to było przedstawienie Matki Boskiej albo Jezusa w postaci ikony. Wszystkie ikony tym się charakteryzowały i charakteryzują, że są to twarze właściwie bez wyrazu. Wszystkie mają ten sam charakter. Dlatego też dzisiaj, do dzisiaj nie mówi się o malowaniu ikon, tylko o pisaniu według dokładnego wzorca. San Francesco, San Tommaso d'Aquino combatte questa mentalità. Święty Tomasz zwalczał takie nastawienie. Perché lui dice che l'uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio. On twierdził, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Allora, nel nostro assomigliare a Dio, noi non assomigliamo a Dio soltanto nel nostro spirito. Noi assomigliamo a Dio anche in ogni parte del nostro corpo, anche nella parte sensibile, nella parte dei sensi. On twierdził, że nie tylko duchowo przypominamy Boga, również cieleśnie, w postaci naszego ciała jesteśmy odbiciem boskiej istoty. Allora, se Dio è il creatore di tutto, a więc skoro Bóg jest stwórcą świata, tutto deve essere goduto da lui. Perché è bene. A więc jeżeli Bóg jest stwórcą świata i wszystkiego, co na nim żyje, człowiek powinien być zachwycony, powinien być admiratorem tego, co Bóg stworzył, ponieważ jest to quando pensiamo all'inferno, quando pensiamo all'inferno, kiedy dzisiaj myślimy o piekle, o quando pensiamo al purgatorio, quando pensiamo al paradiso, queste immagini stereotipate che noi abbiamo e che anche la Chiesa ha, che ci trasmette la Chiesa, sono ereditate da questo capolavoro qua. Wszystkie mają swój początek w tym właśnie systemie Ptolemeisku.
Lui, Dante, cosa aveva concepito? Aveva concepito questo grande poema che, come vi ho detto all'inizio, è importante per diversi motivi. Per noi italiani è importante perché è stato il primo grande capolavoro scritto in lingua volgare. L'italiano allora era una lingua volgare, capito? Quindi... Dante non mi ha scritto poema, cioè, famiglia, budova, oparci o ten system prelevajski. Jest to pierwsze dzieło tej miary napisane w języku ludowym, czyli w języku włoskim. Ma per la cultura universale è stato importante in questo senso, anche per il cristianesimo, perché questo viaggio di Dante nell'inferno, nel purgatorio e nel paradiso, è un viaggio allegorico. Jest, jak Państwo pewnie wiedzą, ta komedia, tak zwana komedia, to dzieło Dantego, jest niczym innym jak podróżą Dantego. Dantego prowadzi Wirgiliusz od piekła poprzez czyściec do nieba. Pokazuje w ciągu tej podróży te trzy sfery. È un viaggio allegorico. Perché jest to podróż allegoryczna. Perché praticamente si parte dal peccato e quindi si incomincia con l'inferno. E poi, dopo l'inferno, si passa al purgatorio e finalmente al paradiso. Ma questo dovrebbe essere appunto il percorso che ogni uomo dovrebbe fare per arrivare alla fede, per arrivare a Dio. Jest to dlatego allegoryczna podróż, ponieważ my, jako ludzie z natury grzesznej, w pewnym sensie zaczynamy naszą drogę piękne, ale w wyniku własnej pracy nad sobą, własnego rozwoju, jesteśmy w stanie przejść przez czyściec i dojść do Boga. Nel Medioevo, nella mentalità e nella cultura dei poeti, la donna aveva una parte mediatica di mediazione tra l'uomo e Dio, capito? Era un angelo, la donna era un angelo, era qualcosa di estremamente puro. Kobieta w średniowieczu była istotą ustwianą, idealizowaną, kimś na kształt anioła i jako taka była godna pośredniczyć pomiędzy męską częścią populacji a Bogiem. Quindi in questa concezione medievale della donna angelica, della donna pura, casta, il poeta veramente parla della donna come di una persona che non si può nemmeno guardare, perché gli occhi non sono degni di guardare. Była kobieta w średniowieczu tak ustwiana, tak idealizowana, że wręcz twierdzono, że byłoby pewnym rodzajem pokaraniem kobiety samopatrzenie na nią. Questa non era soltanto una concezione dantesca, era la concezione medievale. Tutti i poeti di quel tempo vedevano la donna così, vedevano la donna come un angelo. Tak widzieli kobiety wcześniej poeci średniowieczni. Ecco, allora, questa è Gerusalemme. Questo è il mondo, è il mondo, l'universo di allora, il mondo di allora. Da una parte c'era la terra e da una parte c'era l'acqua. Era concepito così il mondo, non come oggi. To było odwrotnie niż dzisiaj. Tutaj widzimy Jerozolimę. U góry jest niebo księżyca i ziemski raj. A w środku była woda. La terra era al centro dell'universo e tutto ruotava intorno alla terra. Ziemia jest centrum ówczesnego wszechświata. Wszystko kręci się wokół ziemi. Allora, Gerusalemme è messa qui, in questa posizione qua, inversa, perché Dio non può essere assunto, ma deve essere per forza morto, capisci? Dlatego widzimy Jerozolimę niejako na drugim biegunie wokół Boga. E questo, sotto Gerusalemme, abbiamo l'inferno. To jest piekło, tylko to jest chiane do góry nogami niejako. Więc to jest ten lej piekielny, o którym Państwu mówiłem. Come si forma l'inferno? Come si forma l'inferno? Come si forma? Jak się to piekło
si forma dietro la cacciata di Lucifero dalla schiera degli angeli. Lucifero era praticamente l'angelo più fidato e più vicino di Dio, però a un certo punto, per arroganza, per superbia, ecco che Lucifero vuole essere come Dio. Wierzono, że w piekło powstało ten lej piekielny, powstał w wyniku upadku Lucyfera. Lucyfera, który był jednym z najbliższych aniołów Boga, jego najbardziej zaufanym postacią, ale w wyniku tej jego pozycji nabawił się, można powiedzieć, arogancji i pychy. I to spowodowało, że Bóg go strącił na ziemię, padając, utworzył Leja. Nadmiernego Leja jest w centrum niego. Allora ecco che Dio lo caccia dal paradiso e Lucifero va a finire sulla terra. Però la terra non vuole toccarlo, perché Lucifero è un mostro così orrendo, così disgustoso, così peccaminoso, così brutto, che la terra ha paura di essere toccata da Lucifero. Jednak Lucifer był czymś tak okropnym, czymś tak brzydkim, czymś tak odrażającym, że ziemia wzbraniała się przyjąć go. Allora ecco che si forma questo imbuto. Perché la terra si ritrae che non vuole toccare il cielo, capisci? E quindi ecco che si crea il buco, si crea questo imbuto. I w ten sposób właśnie powstał ten odwrócony stożek, jeżeli dobrze rozumiem. Si crea questo imbuto e Lucifero si ferma proprio al centro della terra. I Lucifer jest na dnie tego stożka, tego leja. La terra che manca qui esce dall'altra parte del muro. Ale ziemia, brzydząc się tego Lucifera, przeszła na drugą stronę. E il monte Corona è il purgatorio. I utworzyła wierzchołek, czyściec. E dopo il purgatorio ecco che incominciano i cieli dell'Empireo. Empireo, i cieli, sono 9 cieli. I wokół tego czyśćca krąży Empireum, czyli zestaw 9 planet. Al di là dei cieli abbiamo una rosa, vedete? Ponad sferą gwiazd mamy róże. In quella rosa ci sono i beati. To jest róża błogosławionych. Non i santi, i beati. I santi li troviamo nei cieli. I beati li troviamo nella rosa. C'è un grande discussione adesso per il vostro Papa, Paolo II, per il fatto di essere beato, no? Allora, o siete già stanchi? Siete stanchi? Chyba, że Państwo są już zmęczeni, bo nie było. Possiamo continuare per altri 10-15 minuti, ok? Czy możemy jeszcze 10-20 minuti? Vedete? Questa praticamente è la selva oscura dove Dante incomincia il viaggio verso il la selva, noi abbiamo detto che questo poema è un poema allegorico, fatto di metà, di allegorico. La selva rappresenta il peccato. Quindi lui, nel mezzo del cammino di nostra vita, cioè verso l'età di 35 anni, è smarrito. Perché? Perché vive nel peccato. Il peccato rappresenta la selva. Ponieważ wszystko w tym dziele jest oparte na allegorii, jest allegorią, to tutaj widzimy początek podróży Dantego przez te trzy miejsca. Jest to ciemny las, który symbolizuje człowieka grzeszącego. On się zatracił w tym lesie, zgubił drogę. E quindi ecco che Dante, vedete, si avvia verso questa selva scura, dove incomincerà appunto il viaggio dell'inferno. Widzimy moment, kiedy się Dante zbliża do tego ciemnego lasu, kiedy za chwilę rozpocznie swoją podróż. Wędrówkę. Questo appunto è la prima sezione l'inferno. Vedete, visto un po' più nei particolari. Widzimy przekrój piekła. Adesso ve lo spiego molto velocemente.
Vedete, lassù abbiamo la città di Gerusalemme. Ugure vicino il miasto Gerusalemme. Il centro del cristianesimo nel Medioevo non era Roma, era Gerusalemme. Centrum ówczesnego świata chrześcijańskiego był nie Rzym, a właśnie Jerozolima. Dunque, vedete, lì ci sono le mura dell'inferno e poi po lewej stronie widzimy wejście do piekła. A un certo punto c'è scritto ignavi in cerchio, l'inferno è diviso in cerchi. Vedete? In ogni cerchio c'è un guardiano. Każdy z kręgów piekielnych jest miejscem, w którym się poszczególne rodzaje grzeszników znajdują. Jeszcze, jeżeli będzie nam dane spotkać się następnym razem, chciałbym poza niebem i czyśćcem omówić jeszcze piekło dokładnie. Jest tutaj 9 kręgów. Każdy krąg chciałbym Państwu przybliżyć, ponieważ tam się dzieją bardzo interesujące. Sono tutte storie vere. Sono wszystko prawdziwe istoty. E soprattutto nel terzo cerchio, nel cerchio dei lussuriosi, abbiamo la famosa storia di due amanti. Questi amanti si chiamano Paolo e Francesca.